Klerycy zakończyli okres kolędowania w kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej. 1 lutego, w przeddzień święta Matki Bożej Gromnicznej, seminarzyści lwowscy przyszli z kolędą do metropolity. Wspólną modlitwę w kaplicy kurii metropolitalnej poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Jak co roku, na kolędzie nie zabrakło również charakterystycznych dla kleryków dowcipów, którzy śpiewali też kolędy w różnych językach i opowiadali historię o regionalnych cechach obchodów Bożego Narodzenia. Na koniec wszyscy otrzymali prezenty od arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i spożyli uroczystą kolację.